Jak co roku uroczystości barburkowe w Polkowicach rozpoczęły się od złożenia wieńców i zapalenia zniczy pod pomnikiem górnikom polskiej miedzi na polkowickim rynku. W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Polkowic Łukasz Późniecki i starosta polkowicki Kamil Ciupak oraz inicjatorzy budowy pomnika. Składaniu kwiatów towarzyszyła orkiestra górnicza ZG Polkowice-Sieroszowice, która zagrała hymn górniczy. Tak jak co roku orkiestra zagrała także w sali konferencyjnej ratusza i tak jak co roku burmistrz Polkowic złożył górnikom życzenia w Dniu Górniczego Święta. W tym roku życzenia po raz pierwszy składał burmistrz Łukasz Późniecki. To szczególnie wyjątkowa uroczystość w każdym polkowickim domu, bo dziś w każdym polkowickim domu jest na pewno osoba, która jest związana z przemysłem miedziowym, która swoje serce, swoje zdrowie nierzadko poświęca, aby ten przemysł miedziowy się rozwijał, aby też gmina Polkowice dzięki temu, bo to należy podkreślić, dzięki tej ciężkiej, bardzo, bardzo energochłonnej, bardzo trudnej pracy się rozwija. I za to w imieniu mieszkańców gminy Polkowice, na ręce wszystkich górniczych rodzin, na ręce wszystkich dziś świętujących górników, takie życzenia składamy. Oczywiście w pamięci pozostają nam ci z braci górniczych, którzy odeszli na wieczną szychtę. O nich pamiętamy szczególnie w tym dniu. Kończąc tą krótką, moją pierwszą przemowę, taką troszeczkę jeszcze naznaczoną tremą i mam nadzieję, że to bracia górnicy mi wybaczą. Chciałem zawołać po staropolsku, niech żyje nam górniczy stan. W tym roku, zgodnie z zarządzeniem prezesa zarządu KGHM, wszystkie uroczystości barburkowe w regionie mają stonowany charakter z uwagi na niedawną żałobę po śmierci górnika w kopalni Rudna.